7 osób już jest, zobaczcie, było 5, jest 24. Grzechu zaraz wypuchnie. On nigdy tyle osób nie miał. 46 osób, zobaczcie. Zobaczmy tą trójkę. My Cars, co my tu mamy? Ojej, jak tutaj dziwnie. Czekajcie, jak to się... Nie można marki wybrać. Nie da się szybko wybierać samochodu. Właśnie to była udręka tej części, bo ciężko było na coś trafić szybko, nie? Zobaczę, czy tu się w ogóle da grać, bo w czwórce mamy problemy straszne, nie? Kupuj wallspiny. Wow, ale słuchajcie tego! Tutaj jakieś inne piski opon są, chyba że ja w czwórce sobie wyciszyłem piski opon. Fajnie tutaj brzmią te. Czekajcie, zaraz wyjedziemy na asfalt, to posłuchacie. Tutaj brzmi to chyba inaczej. Tutaj było mniej stref driftowych, często nie było gdzie się wyszaleć, nie? Ale kurde, giera i tak spoko wygląda, jak myślicie? Jaka to Forza? To jest trójka, teraz sobie sprawdzamy trójkę. Bo czwórka też nie chce działać. O! Ziom! Pamiętacie, tutaj nie mamy zawieszenia driftowego. Akurat ta BMW jest dobra do driftu, ale... Ale... Tutaj się inaczej, tutaj się trudniej driftowało. Trudniej było zrobić samochód do driftu niż w czwórce. No i na strefie driftowej każdy mógł cię zderzać, nie? Z botów nawet. Ależ to pierdzi pięknie. Tutaj też są jakieś spowolnienia gry, ja nie wiem co się dzieje z tą Forzą dzisiaj. Strasznie coś Xbox nawalił i to w weekend najgorzej, nie? Ależ to brzmi, kurde, ja się nie mogę nasłuchać. Samochody youtuberów robimy? W trójce? Kurde, czemu nie? Tej barierek nie da się tych niszczyć, nie? W czwórce już cię niszczą. Też mam problemy z czwórką. No, chyba słabo będzie dzisiaj. Z graniem w Forza Horizon 4. Kurde, ale tu się głupio wybiera te samochody. Rzeczywiście w czwórce znacznie to ulepszyli. Teraz dopiero jak się wbija do tej części, to doskonale widać. Ej, co ja nie mam Toyoty Supry? Ale mam Teslę, kurde, Tesli też nie ma w czwórce. Ej, Toyoty Supry nie mam kupionej, co? Dawno nie grałeś, co? No w trójkę dawno nie grałem. Ostatnio sobie tylko odpaliłem na kilka wyścigów. Tesli już w czwórce nie ma. Ojej. Ja nie wiem, Teslę chyba stunigowałem. I ten dźwięk, nie? A raczej jego brak. Co jest? Przecież robiliście porównanie z Suprą. No właśnie, powinienem ją gdzieś tam mieć. Ale nie widziałem, żeby tam była. Cichutki, nie? Ale przyspieszenie kozackie. Napęd na 4 koła. Najgorzej jeździć tym samochodem właśnie w Fordzie było dlatego, że nie czuło się tej prędkości ze względu na brak dźwięku. Naprawdę.
ale rusza pięknie. Pamiętam, że na starcie to był taki kozak. Gorzej już było przy tych wyższych prędkościach z przyspieszeniem, ale na starcie to zawsze był taki jak strzała. No dobra, to mamy ten. Ale właśnie dziwne, że nie mam w ogóle... nie mam Supry. Tak wygląda na to. Otwieranie losowań zrobić. Nie wiem, czy jakieś mam tutaj, ale jak nie mam, to będę kupował, bo chyba mam tu sporo gotówki, nawet nie wiem ile. Ale Suprę trzeba zrobić koniecznie. Ja chcę mieć Suprę. Tylko dziwne, że... Dziwne, że nie było tutaj. Dobra. Więc tak, Toyota... No, musimy ją kupić. 8 milionów mam, o to coś tam polosujemy. Toyota. Tak tutaj się wybierało samochody. Jest Toyota. Jest Supra, zobaczcie, jest Superka. Cyk. Zalicytuję jakieś auta. Wiecie, że sporo osób gra w trójkę. Teraz serwery nie działają za dobrze, to tego wam nie pokażę. Ale tak, normalnie można sobie grać online. Wbiłem i chwilę wyszukało mi graczy i mogłem grać. Także ja jestem w ogóle rozwalony, nie? Masz super, jest ikona w garażu. Wiem, ale zrobię sobie nową, Dawider. Zrobimy tu od podstaw. Herbatka mi się skończyła. No to grzej do kuchni po nową. Znam ziomeczka z moich okolic, który ma właśnie 600-konną Suprę i próbuję się z nim zgadać na jakiś wywiad, więc na drugim kanale myślę, że pojawi się wywiad właśnie z tym ziomeczkiem. Bardzo bym chciał wam to pokazać, a zresztą sam jestem ciekawy, jak to jest jeździć z taką Suprą. Jeśli oglądaliście ostatni wywiad z kolesiem od Nissana ER34, to... To właśnie on jeździł tą Suprą i mówił, że uszkodziła mu się siatkówka czy rogówka w oku od tych przeciążeń podczas przyspieszenia. Naprawdę. Zobaczcie na ten zderzak. W sensie, patrzcie, tu jest taka dokładka na dole, nie? Widzicie to? Ale jak się spojrzy od spodu tak jakby, to ona w ogóle nie jest do niczego przyczepiona. Widzicie to? Tak jakby wisi w powietrzu. Widzicie to dobrze czy nie? Dziwne. Możemy mieć tutaj różne zderzaki. Ja sobie dam taki z interkulerem. A co? Bardzo podoba mi się spoiler standardowy. Możemy mieć jeszcze taki jakiś śmieszny. Albo może bez? Ładnie ta dupa wygląda, ale standardowy spoiler jest po prostu zajebiaszczy. No tutaj chyba... O, jeszcze to możemy zainstalować. Progi. Tutaj tych felg mamy trochę mniej niż w czwórce, ale na pewno się coś ciekawego nam znajdzie do Supry. O. Dobra. Nie wiem, czy nie za dużo mocy, żeby tu wpakować. Nie, no, na pewno za dużo mocy. To jest pewne. Zainstalujemy tu klatkę bezpieczeństwa, żeby troszeczkę dociążyć samochód, bo on jest za lekki teraz. Dobra. Powoli. Oh yeah. A, w trzeje, bo to nie po tej stronie jadę. W tej grze też tak jest. Zajebioza, nie? O kurde! Ale ciśnie. Dobre auto, nie? Szóstka przy 320.
No ale to jest taki hardkorowy tunik w grze. Myślę, że w rzeczywistości to byłoby inaczej trochę, co? Spróbuj już do Forza Horizon 4. Zaraz, spróbujemy, spokojnie. Zrobimy sobie taką retrospekcję, o którą też pytaliście. Do właśnie trójki. Ale świetnie wygląda ten kokpit, Jezu. Zajebisty jest ten samochód, naprawdę. Zegar już zamknięty, tak? No. Tam mamy wyskalowane chyba w milach. Do 180 mil chyba. Mam nadzieję, że to... Nie, to są kilometry na godzinę, co? 180? Supra jest wyskalowana do 180 kilometrów na godzinę? Czy wy to widzicie tam? Ja nie mogę się chyba przyjrzeć bliżej, ale jak się przyjrzycie, to te zegary są wyskalowane w kilometrach. Jak my, kurde, trójkę wbijamy przy 180. Nie, czwórkę wbijamy przy 180, zobaczcie. A jeszcze dwa biegi nam zostają. Co jest? O! Korek był. Przeleciałem jakoś. Podczas produkcji był limit do 180? Ale bieda. Hehe. W którym miejscu? Bucket list. O jest! Mam chyba dużo ich. Nie wiem ile, ale ponad 9. Nie można ich shit! O kurde, ale beka! Zobaczcie. Wygrałem Suprę z boostem do tych punktów skillowych. What the fuck? W ogóle co się dzieje? Pierwszy winspin. To jest specjalna wersja Supry. Gdzie to się pokazuje, ile ja mam tych winspinów? No nieźle, nieźle. Wbiłem w idealnym momencie, dokładnie, Wiktor. Ja pierdzielę, wygrał Suprę. Możliwe, że ona ma jakieś ten... No tutaj było tak, że jak się zdobyło jakiś samochód specjalny, to ten samochód specjalny potrafił mieć troszeczkę inne statystyki niż ten standardowy. Mógł być trochę lepszy. I tak dla porównania możemy zrobić właśnie tą Suprę driftową i sprawdzić, czy ona nie będzie szybsza od tej standardowej. Zobaczcie, tutaj nie mamy opon. Tutaj mamy tylko takie opony. Widzicie? Tu mamy tylko opony takie do wyboru. Standardowo nie ma tutaj tych innych, wiecie, no tam było ich więcej, nie? Także już coś jest inaczej w tej Suprze. Jest bardzo ciekawe, co się tu wydarzyło. Okej. Ja sobie wybrałem tam ten zderzak. I wybrałem sobie spoiler standardowy. To będzie dokładnie ta sama wersja Supry. I z tyłu zderzak miałem też ten ostatni. Progów nie miałem żadnych, znaczy miałem ten standardowy, nie? Maskę miałem też zwykłą. I okej, trochę staty spadły, ale i tak są wyżej od tej Supry standardowej. Patrzcie! What? Tu możemy więcej silników zainstalować! Ale beka, tu możemy dać 8-litrową V10! Ona jest chyba z Vipera. Ej, co się wydarzyło? Czujecie to? Możemy zrobić Suprę, żeby chyba 400, ponad 400 kilometrów leciało i to tak grubo. Jak Supra. Ale może być ciekawie. Dobra. Zobaczmy, co tu się wydarzy na asfalcie. Nie, to są chyba standardowe opony wyścigowe. Mam nadzieję.
O kurde. Tu się chyba nie rozpędzę. Ale śpierdzi, nie? Dobra, chodźmy teraz na autostradę. O, szła! O kurde! Uwaga! Jezu! Co się wydarzyło? 430 to tak lekko! Ziom! Jezu! Co się wydarza tutaj? Musimy nią Goliata przejechać. Tak. Zaraz tutaj autostrada będzie, kurde. Szosa i ciśniemy gaz do końca. Do widzenia Państwo. Ale ciśnie. Muszę uważać na tych zakrętach, bo nie ma tutaj żadnego dociskowego spoilerowania. Więc trzeba sporo prędkości wytracać. Taka zonda R może mnie tutaj zniszczyć. Ale spokojnie, zaraz wyjdzie. Ten Goliat ma to do siebie, w odróżnieniu do czwórki, że jest tu jedno takie miejsce, gdzie prędkość maksymalna naprawdę ma znaczenie. I... Paszli! Kurde. Kurde, tak wcześniej hamowałem, jeszcze się nie wyrobiłem na tym zakręcie. Straszne. No to nie wiem, czy teraz ich podgonię. Jedź w ten punkt! Trafiłem go? Chyba tak. Udało się jakoś go zaliczyć. Nie wiem jak. Dobra. Czy ich podgonię, kurde? Na prostej ich trochę podgoniłem, ale to nie wystarczy. Trzeba się tu jeszcze popisać na tych zakrętach. Jezu! Dobra, nie gram w to. Nie no, tym samochodem musiałbym mu docisk zwiększyć, naprawdę. Bo jest ciężko. Ale furę można na pewno zrobić lepiej w tej wersji.
tej wersji niby driftowej, to jest jakaś wersja Horizon, nie? Także to w szoku jestem. Zupełnie inne modyfikacje, jeśli chodzi o swap silnika. Myślę, że no, można by było ten samochód ciekawie zrobić na, powiedzmy, zakręty. Ale zdecydowanie lepiej zrobić tutaj standardowy silnik, ze względu chociażby na dźwięk, nie? No i też jak mamy tak dużo mocy, to już jest za dużo. To już jest za dużo. Ciężko to opanować. No ale Supra w Fordzie Horizon, jak najbardziej. Możemy się nią pobawić, nie?